Jesteś w sklepie, mijasz alejki z jedzeniem, ze sprzętem. W końcu jednak znajdujesz półkę z tabletkami, a na nich tabelki. W niej zaś widzisz, że zawierają one wszystkie składniki potrzebne, by przeżyć. Ale czy faktycznie tak jest? Suplementy diety zaczęły szturmem zdobywać popularność. Dzięki nim mamy każdy rodzaj potrzebnego do życia elementu na wyciągnięcie ręki. Oznacza to, że każdy z nas w teorii powinien móc przeżyć za pomocą tylko i wyłącznie właśnie tych suplementów. Bo skoro ktoś je sprzedaje w sklepach, na pewno muszą działać. No, tu zaczynają się pierwsze skotki. Jeśli mamy być szczegółowi, to definicja suplementu to środek spożywczy, którego stosowanie zaleca się w celu uzupełnienia codziennej diety. By wprowadzić go na rynek, potrzebujemy wzór opakowania i powiadomienie głównego inspektora sanitarnego. No i tyle. Nad jego składem, właściwościami czuwa sanepid. Tak samo jak w przypadku żywności. Inaczej sprawa ma się z suplementami, które chcą być czymś więcej, czyli lekami. Te są dużo bardziej regulowane. Muszą mieć udowodnione działanie, a ich skład jest przedmiotem kontroli i badań, które powtarzane są cyklicznie. Powoduje to, że na dobrą sprawę suplement jest suplementowi nierówny. Czy to oznacza, że nie możemy przeżyć za ich pomocą? No, na wstępie znaczy, że nie polecam sprawdzać tego na własnej skórze. Po pierwsze, działa dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą. Suplementy są różne, a dbałość o ich skład jest przedmiotem gorących dyskusji. Po drugie, jakiekolwiek drastyczne zmienianie diety może po prostu mieć tragiczne dla nas, szczególnie bez badań i opieki lekarza, skutki. Zacznijmy jednak od początku. Do poprawnego funkcjonowania potrzebne jest nam kilkanaście różnych substancji. Potrzeby żywieniowe człowieka obejmują 6 głównych kategorii składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i utrzymania zdrowia. Mamy tu na myśli białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, minerały, no i woda. Ta ostatnia w naszym eksperymencie musi być dostarczana niestety nie w formie pastylek czy proszków, raczej ze znanych nam powodów. Reszta tych substancji powinna być jednak dostępna właśnie w formie suplementów. I faktycznie, jeśli przejrzymy oferty sklepów, to znajdziemy odpowiedź na wszystko. Białko dosłownie dostępne w wiadrach. Tłuszcze – tabletki. Węglowodany – również proszki. Witaminy i minerały – no, to chyba najczęściej spotykane suplementy na sklepowych półkach. Nawet wspominany przeze mnie często błonnik znajdziemy w łatwo przyswajalnej formie, więc teoretycznie, czysto na papierze, przy odpowiednim kombinowaniu z ilością dawek, porcjowaniu i dostosowywaniu, bez problemu znajdziemy wszystko, czego potrzebuje człowiek. No i na tym moglibyśmy zakończyć cały wywód, bo na dobrą sprawę przedstawienie kilkunastu przykładowych tabelek dziennego zapotrzebowania i zestawienie ich z dostępnymi na rynku suplementami wyjaśni wszystko. No ale jak to zawsze w życiu, nic nie jest takie proste. Po pierwsze, są wskazania do tego, by suplementy przyjmować. Zacznijmy od tego, że czasem w konsultacji z lekarzem czy dietetykiem dostaniemy taką rekomendację. Do tego są różne stany, choroby, ciąża, które tworzą potrzebę odpowiednio dobranej suplementacji. Szczególnie jest też istotna tu interwencja osoby z odpowiednią wiedzą, tak by wszystkie suplementy działały, a co ważniejsze, nie wchodziły w interakcję z naszym organizmem i ze sobą nawzajem. W wielu przykładach, jak na przykład wapnia i żelaza, czy witaminy C i B12, po prostu zmniejszymy przyswajalność obu substancji, a więc de facto nie skorzystamy z faktu przyjmowania suplementacji. Ale już przy przyjmowaniu leków suplementy mogą być groźne. Witamina E w połączeniu z aspiryną może stworzyć zagrożenie dla naszego ciśnienia. Jest też temat suplementów ziołowych, które mimo że naturalne, wcale nie muszą być zdrowe dla każdego. Taka kawa może zaszkodzić naszej wątrobie. Tak samo popularna szwaganda, która przy złych dawkach może również uszkodzić ten sam organ, a dodatkowo spowodować wymioty. Dlatego ważne jest to, by nie brać suplementów jak popadnie i traktować ich jak mikstur życia z gier RPG. Suplementy to bardzo szerokie pojęcie, a przy tym bardzo nieprecyzyjne. Wiele suplementów dostępnych na rynku nie przechodzi rygorystycznych badań klinicznych ani kontroli, jakie są wymagane od leków. W tym momencie mógłbym opakować cukier i sprzedawać go, określając jako poprawiający energię. Żeby zwiększyć jego moc, mógłbym nazwać taki produkt na przykład Mood Boost, a na tyle opakowania napisać, że nie jest on zwykłym cukrem, a węglowodanem z grupy disacharydów zbudowanym z reszt defruktozy i deglukozy. Wszystko to brzmi mądrze, profesjonalnie i jest, co do zasady, prawdą. I tak długo jak produkcja tego suplementu odbywać się będzie w odpowiednich warunkach i nie zmyślę jego właściwości, mówiąc, że leczy choroby, to wszystko będzie ok.
Na taki pomysł wpadło już co najmniej kilkadziesiąt osób i firm. Jednak wykonują one dużo więcej ciekawych sztuczek i trików. Po pierwsze, rzadko znajdziemy jakieś faktyczne zalety stosowania suplementów. Prowadzone badania często są za krótkie i dotyczą subiektywnych odczuć. A to powoduje, że nie jest to specjalnie pewne pod kątem naukowym. Nie będą one leczyły, zmniejszały ryzyka czy chroniły przed chorobą, za to znajdziemy ambiwalentne określenia takie jak wspiera w dbaniu o zdrowie albo poprawia samopoczucie. Bo właśnie to było przedmiotem badań. Słowem, nic, co da się jakkolwiek sprawdzić inaczej niż przez własne subiektywne odczucia. Powody są różne, ale przede wszystkim jest to czas i pieniądze. Stworzenie poważnych badań to długotrwały i kosztowny proces, który dodatkowo może wykazać, że dany produkt po prostu nie działa. Można tu owszem przypisać efekt placebo, czyli udowodniony naukowo fenomen, który powoduje, że faktycznie czujemy się lepiej, mimo że bierzemy substancje, które na nasz organizm nie mają żadnego wpływu. Jednak przy rozmowie dotyczącej przeżycia placebo nie uchroni nas przed chociażby niedożywieniem, szkorbutem czy czymkolwiek innym, co jest wynikiem braku witamin i mikroelementów w diecie. Tu warto nadmienić, że jak najbardziej istnieją firmy, które przeprowadzają bardzo dokładne badania. Korzystają ze ślepych próbek i regularnie tworzą kolejne testy, ulepszając formuły, minimalizując ryzyko i zwiększając pozytywne efekty. Może to przytoczyć chociażby firmy zajmujące się odżywkami na siłownię, gdzie udowadnianie naukowo skuteczności suplementów w ich ofercie jest często istotnym elementem marketingu. Ale nie jest to podstawa w przypadku innych firm. W szczególności, że na przykład takie multivitaminy, które stanowią jeden z najbardziej popularnych typów suplementów, nie mają na nas większego wpływu. Badania z 2013 roku wykazały, że przyjmowanie ich nie wpływa na zmniejszenie ryzyka jakiejkolwiek choroby. Jest wręcz na odwrót. Jako osoba bez wiedzy medycznej, dietetycznej czy jakiejkolwiek innej związanej z tematem, szanse na to, że precyzyjnie oszacujemy, ile potrzebujemy danego składnika, są stosunkowo niewielkie. Składniki odżywcze przyjmujemy w diecie, a suplementy podają ilości w gramach i miligramach. To prawda, są też podane w procentach zalecanego dziennego spożycia. Jednak na kilku suplementach znajdziemy wartości, które przekraczają 100%. Do tego może być dla Was interesującym, że na przykład w USA istnieją normy dopuszczalnej ilości ołowiu czy arszeniku w pożywieniu. Znaczy tylko w kilku stanach i na kilka typów produktów, bo w niektórych przypadkach takich limitów nie ma. Co może wyjaśniać, czemu w produktach z cynamonem w kilku miejscach wykryto całkiem sporo ołowiu? To jednak temat na inny materiał. To, co chcę przekazać, to fakt, że dawki niektórych witamin są wysokie, a sprzedawcy suplementów niejako nie informują nas, że nie można ich przekraczać. Bo to też nie jest takie jednoznaczne. W przypadku witaminy C przekroczenie dawek, nawet kilkukrotnie, jest mniej ryzykowne, ze względu na to, że po prostu ją wydalimy. Oczywiście w którymś momencie zaczniemy odczuwać problemy, szczególnie przy naprawdę dużych dawkach, takich jak były rekomendowane przez pewnego guru medycyny alternatywnej, który potrafiły przekroczyć 1000% dziennego rekomendowanego spożycia. No i przy tym kosztować całkiem sporo pieniędzy. Bo suplementy są biznesem. I to dużym. Wydajemy na nie jako Polacy 8 miliardów złotych rocznie. Na świecie to rynek, którego wartość zbliża się do 200 miliardów dolarów. I tak, jest wśród nich część suplementów dobrych, które faktycznie robią to, co mówią. I są źródłem białka, błonnika, czy czegokolwiek innego, co może się przydać w diecie. Jednak znajdziemy też miliony przykładów zwykłych oszustw i manipulacji, które na koniec dnia szkodzą. Jeden z większych MLM-ów na świecie sprzedaje właśnie taki suplement diety, który ma zastępować posiłek i wspomagać proces odchudzania. No, nic dziwnego. Produkty te zawierają niecałe 200 kalorii w jednej porcji. Dużo za mało. Do tego dodajmy kontrowersje związane z bakteriami w produkcie, sam model firmy, który wzbudza coraz więcej wątpliwości i mamy murowaną tragedię. Taką, która jest okupiona zdrowiem i życiem ludzi, którzy zaufali tym produktom. Badania wskazały na liczne problemy z wątrobą ludzi, którzy brali suplementy tego typu i to nie jedne. Tak samo możemy wskazać na pewne problemy z produktami, które mają być gotowymi do spożycia posiłkami w proszku. Tutaj możemy posłużyć się różnymi informacjami z mediów społecznościowych dotyczących problemów z żołądkiem. Jednak problem jest gdzieś indziej i tyczy się on wszystkich suplementów, które miałyby zastąpić nam zwykłą dietę. Z jedzenia czerpiemy po prostu przyjemność. Badania z 2020 roku wskazują, że na poziomie chemicznym nasz mózg wydziela hormony, które polepszają nasz nastrój. Reagujemy tak na smak, na witaminy, na składniki odżywcze. Ale przy suplementach, napojach czy pokarmach z proszku ta reakcja jest mniejsza, co przekłada się negatywnie na nasz nastrój.
Według naukowców zastąpienie jednego posiłku poniżej 30 dni minimalizuje ten efekt, jednocześnie cały czas utrzymując ten wpływ, na którym nam zależy. Bo używanie tego typu suplementów faktycznie ma efekty na przykład przy utracie wagi czy walce z kompulsywnym objadaniem. A także, jeśli dobierzemy odpowiedni produkt w konsultacji ze specjalistą z różnymi problemami z przyswajaniem witamin. Jednak korzystanie z niego na własną rękę przez dłuższy czas może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu, zwiększając stres, a to negatywnie odbije się także na naszym zdrowiu. Tutaj mogę załączyć też pewną ciekawostkę prosto z kuchni, tworzenia odcinków. Bo by odnaleźć informacje dotyczące badań nad tego typu produktami, musieliśmy przekopać dosłownie setki artykułów, które wyglądały na naukowe czy pisane przez specjalistów. Jednak na koniec okazywało się, że często odnoszą one do strony danych produktów. Może mieć to związek z tym, jak dużym biznesem są suplementy diety i jak bardzo rosną one z roku na rok, a także tym, jak dobre w marketing są dane marki, dbając o to, by w internecie pełno było osób, które same z siebie będą tych produktów broniły. Jednak tak jak wspomniałem, według badań faktycznie wydają się one w miarę ok, jeśli chodzi o skład, zakładając, że nie będą one nadużywane. No i trzeba godzić się z tym, że nie każdemu taka dieta będzie służyć psychicznie, bo, tak jak wspomniałem, jedzenie to nie tylko paliwo, a ważne źródło przyjemności w życiu. Warto nadmienić, że dieta stworzona z pastylek i tabletek w tym konkretnym porównaniu wypada dużo gorzej, głównie dlatego, że ich forma jest jeszcze bardziej przygnębiająca. Co do zasady, na suplementach można przeżyć. Jednak można przeżyć też bez nich i wiele osób radzi i radziło sobie tak przez dekady, jeśli nie stulecia. Mogą być one przydatne w niektórych sytuacjach, a w konsultacji z osobami z odpowiednią wiedzą mogą one przynieść wiele korzyści. Szczególnie, że na rynku jest sporo suplementów, które same z siebie dbają o to, żeby mieć poprawny skład, który faktycznie przynosi efekty dla użytkownika. Jednak jest też dużo takich, które działają na panice i zaburzonej percepcji siebie. Utrata wagi, poprawa zdrowia i kondycji natychmiast. Oferowanie efektów bez żadnych dodatkowych działań. To zdarza się w świecie suplementów i nieświadomych konsumentów po prostu pozbawia pieniędzy. Dlatego zawsze warto zapoznać się z ulotką bądź skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Każdy suplement niewłaściwie stosowany zagraża naszemu zdrowiu i portfelowi. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam Was na inne materiały na kanale dostępne tutaj, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!